Europa, Azja, Afryka, Ocean. Witam serdecznie. Właśnie oglądam Globus. Tak się składa, że w czwartek 22 kwietnia mamy Światowy Dzień Ziemi. I o tym będzie nasz dzisiejszy filmik. Tak jak wspominałem, 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Idea tego dnia zrodziła się w Stanach Zjednoczonych i po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono 22 kwietnia 1970 roku. W Polsce dzień ten organizowany jest od 1991 roku. Nasza planeta jest piękna. Myślę, że każdy chyba się z tym zgodzi. Jest na Ziemi tyle wspaniałych, cudownych miejsc, którymi się zachwycamy. Za chwilkę kilka przykładów. Wszystkie te miejsca otoczone są pięknem przyrody, zielenią, czystą wodą. Niestety, ale te miejsca są zagrożone. Planeta jest w coraz większym niebezpieczeństwie. Zwierzęta wymierają, a życie wielu roślin jest zagrożone. Co jest tego powodem? Między innymi ścieki przemysłowe i również z gospodarstw domowych zanieczyszczają wodę i ziemię. Wycinamy lasy, aby uzyskać nowe tereny pod inwestycje. Powietrze zatruwają dymy emitowane przez zakłady przemysłowe. Człowiek powoli staje się wrogiem natury, która go karmi i daje mu schronienie. Czy naprawdę nie może być inaczej? Co my, ludzie, możemy zrobić, aby chronić naszą planetę? Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. I tu każdy z nas musi sobie zadać pytanie: jak ja mogę chronić przyrodę? Oczywiście są pewne sposoby i o nich teraz opowiem. Przede wszystkim, moi drodzy, oszczędzajmy energię. Jeżeli nie przebywamy w jakimś pomieszczeniu, to gaśmy światło. Wyłączajmy wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne typu telewizor, radio czy komputer. Oczywiście korzystajmy z ekologicznych środków transportu. Wiemy, że samochód emituje spaliny, które dostają się do powietrza i je zanieczyszczają. Używajmy toreb ekologicznych, idąc na zakupy, abyśmy ograniczyli ilość kupowanych woreczków foliowych, które później oczywiście zanieczyszczają nam
naszą planetę. Woda. Wiemy, że jest z wodą na naszej planecie duży problem. Dlatego oszczędzajmy ją. Zakręcajmy wodę wtedy, gdy jest już niepotrzebna. Dokręcajmy krany, aby nie wyciekała z niej woda. Używajmy prysznica zamiast kąpieli w wannie, bo wówczas zużywamy mniej wody. Nie niszczmy przyrody oraz gatunków chronionych zwierząt i roślin. Bardzo ważna jest również segregacja odpadów. Jest to bardzo ważny proces dla ochrony środowiska. Ale również pamiętajmy, aby nie wyrzucać śmieci na ulicę czy do lasu. Takie odpady bardzo źle wpływają na glebę. Możemy również pomóc naszej planecie poprzez używanie alternatywnych źródeł energii. W tej chwili bardzo popularne są panele fotowoltaiczne, które pobierają energię słoneczną i dostarczają do sieci energetycznej prąd. Również korzystamy z energii wiatru oraz energii wody. Te wszystkie działania spowodują to, że nasza planeta będzie dłużej czysta. Także nie niszczmy tego, co żyje, nie zanieczyszczajmy powietrza, jezior, rzek. Nie zabijajmy zwierząt, segregujmy śmieci, dbajmy o środowisko, oszczędzajmy wodę. A na pewno nasza planeta będzie istnieć jeszcze bardzo długo. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia następnym razem.